następnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej Siechnicy w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Wnioskodawca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i referuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1/12 Komisji Rewizyjnej 13 stycznia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 roku. Plan pracy został przemieszczony w żadnych materiałach. Przewidujemy konieczności przeczytania, chyba że są jakieś pytania, wyjaśnienia. Jeśli nie ma, to proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję ślicznie. Czy do planu pracy Komisji Rewizyjnej któraś z koleżanek lub kolegów radnych ma jakieś pytania do przewodniczącego? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z koleżanek lub radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto się za? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała otrzymuje numer 16/141/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 roku. I przechodzimy do ostatniej uchwały na dzisiejszej sesji. Projekt w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Alfreda Bedryjowskiego na bezczynność burmistrza Siechnic, wnioskodawca, wiceprzewodniczący komisji i referuje wiceprzewodniczący komisji. Panie przewodniczący, jeżeli można na siedząco. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Wysoka Rado, została złożona skarga przez pana radnego Bedryjowskiego na bezczynność burmistrza Siechnic. Poza kwestiami merytorycznymi, które zostały przedstawione przez pana radnego, istotne jest to, iż w dniu 6 czerwca zostały zadane konkretne pytania, czy też zasygnalizowane konkretne problemy. Adresowane one były do, czy też pytania adresowane były do pana burmistrza. Jak wspomniałem, to data 6 czerwca, natomiast skarga została złożona w grudniu, ponieważ pan radny Bedryjowski nie otrzymał odpowiedzi na zasygnalizowane problemy. Po wnikliwym rozpoznaniu problemu, a w szczególności podstaw merytorycznych tej skargi, Komisja Rewizyjna doszła do wniosku, iż po pierwsze, z formalnego punktu widzenia, pismo złożone przez pana radnego nie jest ani interpelacją, ani nie jest wolnym wnioskiem, nie jest też zapytaniem, ponieważ nie spełnia wymagań statutowych przyjętych przez statut gminy Siechnice. I w tym zakresie burmistrz nie był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi zgodnie z procedurami interpelacyjnymi, czy też zapytaniowymi, czy też w ramach wolnych wniosków. I w tym też zakresie skargę to należałoby uznać za bezzasadną. Natomiast zwłaszcza z tego punktu widzenia, iż skarga została, czy też pytanie z 6 czerwca zostało złożone przez radnego, a ze statusem radnego wiążą się również uprawnienia. Uprawnienia polegające między innymi na zgłaszaniu postulatów, zgłaszaniu wniosków do organów gminy, w tym przypadku do burmistrza Siechnic. Takie wykonywanie uprawnień przez pana radnego, w szczególności przez radnego, wymaga, nie da się ukryć, współdziałania, konieczności współdziałania przez burmistrza. W tym też zakresie tą skargę należy uznać za uzasadnioną, zwłaszcza iż skarga przez okres pół roku, przepraszam, pytanie radnego przez okres pół roku nie doczekało, przez okres półroczny nie doczekała się odpowiedzi. Finalnie na pismo z 6 czerwca udzielona została odpowiedź w grudniu 2011 roku, w którym burmistrz wyraźnie wskazuje przyczyny opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi. Co więcej, wskazane są osoby, czy też osoba, która, do których obowiązków należało odpowiednie potraktowanie tego pisma, a która tych obowiązków nie wykonała w sposób należyty. Z tego punktu widzenia skarga pana radnego Alfreda Bedryjowskiego w opinii Komisji Rewizyjnej jest częściowo uzasadniona. W związku z tym wnoszę Wysoką Radę o przyjęcie tej projektu uchwały w tekście zaproponowanym. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.
Czy są pytania do wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej? Czy pan burmistrz odnośnie tej skargi? Proszę bardzo. No ja chciałem jeszcze z tego miejsca pana radnego przeprosić oczywiście, bo nie powinno mieć miejsca coś takiego, że czeka pół roku na odpowiedzi, dopiero po przypomnieniu się ją otrzymuje. Mi kierownik Wydziału Inwestycyjnego też tłumaczył, że pan radny jest bardzo częstym gościem i osobiście, a i telefonicznie dopytywał się o te zadania i wyjaśnienia były udzielane. Natomiast to pismo zostało przetrzymane przez pracownika, który już nie pracuje, a następnie, tak jak w wyjaśnieniach dopisałem i w odpowiedzi dla pana radnego, następnie nowy kierownik Wydziału Inwestycyjnego tego już swoją kontrolą nie objął i nie dopilnował udzielenia odpowiedzi pisemnej. Zresztą pismo jest zakończone z czerwca w ten sposób, że proszę o odpowiedź ustną lub pisemną, ale do tego się nie odnoszę, bo rzeczywiście powinna być pisemna, niezależnie od zakwalifikowania tej skargi. No, z dobrego obyczaju, ale i z procedur ogólnych, choćby nienormowanych ustawowo, wynika, że administracja w terminie powinna odpowiadać na pisma. Także przepraszam, panie radny, postaramy się, żeby to nie miało miejsca w przyszłości. A gdyby się jednak zdarzyło, oby nie, to mam nadzieję, że z bardzo ważnych przyczyn uzasadnionych się takie opóźnienia będą zdarzać. Dziękuję. Dziękuję. To nie jesteś kara. Pracownicy na pewno. Przystąpimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Antona Dobrowskiego na wyższy nie wiem, czy jest na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2001 roku, numer 142, pozycja 15-10. W związku z artykułem 229 powyższego kodeksu postępowania administracyjnego, dziennik ustaw 2000 roku, numer 98, pozycja 1071, z późniejszymi zmianami Rada Miejska Siechnica uchwala co następuje, paragraf 1. Po zapoznaniu się z uchwałą numer 2/2012 Komisji Rewizyjnej z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie złożonej skargi przez Alfreda Bedrowieckiego na bezczynność burmistrza Siechnic, Rada Miejska Siechnica uznaje skargę za częściowo zasadną. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? 13 za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie wstrzymał się. Nie jestem stroną. Wstrzymujesz się? Nie bierze udziału. Więc jest 13 za, nie przeciw. A jedna wstrzymała się. Przepraszam. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Jedna osoba wstrzymująca. Na tym wyczerpaliśmy porządek uchwał. Przepraszam. Uchwała numer 16/142/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia. Widzicie, po co tu jesteście mi potrzebne? Odpowiadać. Panie burmistrzu, jestem upoważniony przez Radę Osiedla Radwanice w bardzo podobnej sprawie jak ostatnia uchwała. Pytają mnie członkowie Rady Osiedla, dlaczego nie dostają odpowiedzi na pisma składane przez Radę Osiedla Radwanice. Ponoć było ich, nie powiem, że 10, bo dokładnie nie wiem, ale może nawet kilkanaście. Ja o kilkunastu nie pamiętam. Ostatnie, jakie spływały, dotyczyły projektu budżetu, inwestycji planowanych w tym projekcie i projekt jest dostarczany, był dostarczony Radzie Osiedla i wstępna wersja i ta wersja poprawiona, jak zakładam, w tej korespondencji zawierają się odpowiedzi na pytania Rady Osiedla, czy raczej może nie na pytania, bo to nie są pytania, panie radny, jeżeli chodzi o inwestycje w projekcie budżetu, tylko wnioski do projektu budżetu, no więc może stąd wynikają
wynika przeświadczenie, że nie została udzielona odpowiedź na pytanie. Jeżeli Rada Osiedla oczekuje, żeby na takie pisma była udzielana jeszcze odrębna odpowiedź odrębnym pismem, to proponowałbym to wyjaśnić na przyszłość i żeby to wyraźnie było sformułowane w końcu tego pisma. No trudno, będziemy udzielać tej odpowiedzi w takim razie. Wydaje się, że w procedurze uchwalania budżetu jak dotąd taka formuła korespondowania była przyjęta i nie budziła zastrzeżeń. Co do innych pism, to musiałbym mieć sprecyzowane i wskazane, o jakie to pisma chodzi. Ja w tej chwili nie przypominam sobie takich pism. Ale oczywiście polecę to ustalić, tak? Zaraz na drugi dzień, jutro. Żeby dał mi kopię, skierujemy. Dobrze. Będę konkretnie wiedział. Ja jutro też sprawdzę elektronicznym systemie obiegu dokumentów, czy jakieś pisma pozostały bez odpowiedzi, ale też proszę ze strony Rady Osiedla, ze strony pana radnego. Mam pytanie, ponieważ w Katowicach nie mamy burzówki, o której dzisiaj żeśmy naprawdę dużo mówili, jeśli chodzi o inne miejscowości, natomiast gnębi nas ruch przy ulicy Sławnej. To, co ja pytałam w grudniu na sesji, to już było 2 miesiące od złożenia wniosku o odbudowę rowu przy ulicy Sławnej bądź założenie drenażu, o który mieszkańcy proszą, żeby się pozbyć wody z piwnic. No sprawa była zawiła, mieliśmy odczekać jeszcze miesiąc, odpowiedź na pewno miała wpłynąć. Do dnia dzisiejszego termin mija, odpowiedzi żadnej sołectwo nie otrzymało i też nie umiem odpowiedzieć mieszkańcom, co dalej z tym rowem się będzie działo. To jest jedno moje pytanie. Drugie moje pytanie, też 19 stycznia była robiona wizja lokalna przy ulicy Kościelnej w Katowicach, gdzie nowy mieszkaniec nagminnie podwyższa teren, tam już jest całość działki podniesiona grubo ponad metr. Oznajmia też nam na wizji przy uczestnictwie urzędników z Urzędu Gminy, że on jeszcze będzie podnosił dodatkowo jeszcze o 60 cm. Jest to nienormalne. I 25 odbywa się druga wizja lokalna, już nie na nawożenie gruzu budowlanego na całość działki, usypywanie, przysypywanie ziemią, tam i opony były z tego, co mieszkańcy mnie informowali. Na zakłócenie 25 wizja była, jeśli chodzi o zakłócenie gospodarki wodą. Nie ma odpływu, nie ma drenażu. Zasypany został rów przy ulicy Kościelnej, rów przydrożny, który zbierał też wodę z drogi. Rozumiem, że 25 nie ma jeszcze danego czasu, żeby odczekać, żeby jakaś odpowiedź wpłynęła. Ale konkretnie, jakie poczynania zostały podjęte ze strony Urzędu Gminy, jeśli chodzi o tą wizję lokalną z 19 stycznia? Bo to już jest niedługo 2 tygodnie. No, na dzień dzisiejszy nie mam też żadnej wiadomości, czy coś już zostało poczęte, jeśli chodzi o nawożenie tych gruzów budowlanych. Także tu prosiłabym o odpowiedź, a przede wszystkim, jeśli chodzi o ten ruch przy ulicy Sławnej. To już jest 3 miesiące. A jeżeli chodzi o to podnoszenie terenu, sprawa jest tak świeża, że ja jeszcze nie znam jej w szczegółach, ale jest akurat pan Barczewski, który na pewno zna, co się w tej sprawie działo, więc poproszę go za chwilę o odpowiedź. Jeżeli chodzi o ruch przy Sławnej, jest opinia właśnie Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Była tam wizja robiona, jak pani radna mówiła. Rów to tam był 30 lat temu, tak? No nie tylko. 15. No to może 15, tak? Natomiast to wymaga jego odbudowy, poniesienia nakładów inwestycyjnych i sprawa została przekazana do Wydziału Inwestycyjnego w celu oszacowania kosztów i podjęcia decyzji, z jakich źródeł to będzie wykonywane. Także proszę cierpliwie oczekiwać na odpowiedź. W najbliższym czasie ona zostanie udzielona. Natomiast to wymaga inwestycji, pewnie kilkudziesięciu tysięcy złotych. My w projekcie budżetu imiennie tej inwestycji nie mamy. Mogłaby być sfinansowana albo ze środków na meliorację, a w zasadzie tylko z tych środków. I jeżeli nie będzie mogła być, to będzie musiała poczekać na kolejny rok budżetowy. Natomiast jeżeli chodzi o podnoszenie terenu, panie Witku. Panie Barczewski, proszę w sprawie tej działki. Tak, my się 19 stycznia i 25 stycznia. Z tego, co ja się orientuję, są dwa
postępowania wszczęte co do składowania odpadów na tej działce oraz naruszenia stosunków wodnych, czyli dwie, tak jak Pani powiedziała, pierwsza wizja była co do odpadów. To nie są proste postępowania, tam trzeba zrobić analizy, dokonać, zlecić dokonanie odkrywek, tak jak było robione to, z jakich materiałów, jaki tam jest, zobowiązanie ewentualnie inwestora do przeprowadzenia, do udowodnienia, co on tam nasypuje. Tutaj myślę, że są przygotowane materiały i wnioski w tych sprawach. Natomiast co do stosunków wodnych, no postępowanie jeszcze jest bardziej skomplikowane, ponieważ mamy tutaj eksperta, współpracujemy z ekspertem, który analizuje to. Inwestor miał nam dostarczyć projekt budowlany w celu weryfikacji poczynań, które on tam dokonuje na tym terenie w stosunku do projektu zatwierdzonego przez starostę powiatu wrocławskiego. Tyle ma jest to działka, która posiada pozwolenie na budowę. Tak. Ale czy też z pozwoleniem na tak wysoką podnoszenie terenu? Znaczy, nie ma projektu, trudno mi się odnieść do tego. Nie widziałem projektu budowlanego. Jeżeli na projekcie jest naniesione ukształtowanie, zmiana ukształtowania terenu i sposób rozwiązania spraw związanych z gospodarką wodną na tej działce, jest tam udowodnione, że nie oddziałuje to, nie będzie to oddziaływać na tereny sąsiednie, no to, tak powiem, sprawa tutaj będzie musiała poczekać do rozstrzygnięcia tego projektowania, czyli zweryfikowania projektu względem poczynień inwestora. Znaczy czekamy, rozumiem, na okazanie projektu, tak, przez inwestora do wglądu naszym pracownikom, tak? Jeszcze tego nie zrobił. Dziękuję. Sprawa się cofnie do geodety i wyznaczania punktu zero. Tak. Z panem wiceburmistrzem rozmawiałam, ponieważ nasz zakład gospodarki komunalnej już drugi raz wiesza ogłoszenie, że nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Bogusławice, Urok, Rodziszu, Krowice, Kotowice, Łukaszowice, Ozorzyce, Prawocin, Sulimów, Sulęcin, Święta Katarzyna, Zębice. W związku z tym wszyscy, którzy mieszkają w tych miejscowościach, gromadzą w wannach, w wiadrach i w ogóle wodę. I co się później dzieje? Dwa razy Święta Katarzyna była i dwa razy ja na przykład miałam wodę. Drugi raz akurat się dowiedziałam, że nie ta strona będzie miała w ciepłą wodę. Ale większość ludzi, jak czyta to, to gromadzi po prostu wodę. Nie wiem, czy to chodzi o zgromadzenie wody i zapłacenie za to. I jakby to jest dobre źródło w tym momencie finansowe. Więc ja bym bardzo prosiła, bo to jest drugi raz, ja to zdjęłam po fakcie już, czyli po tej dacie. Pierwsza z dwóch chyba 12 stycznia, druga z 20 stycznia i rzeczywiście ja wiem, że w niektórych miejscowościach nie można przewidzieć, czy to będzie cała, bo mniejsza, a na przykład większych chyba można, która strona albo które ulice będą pozbawione. Oczywiście przekażemy te zastrzeżenia, ja to wyjaśnię, natomiast prosiłbym też, żeby będąc klientem, bo występujemy tutaj jako klienci umów cywilnoprawnych z ZGK-iem, żeby też nie zaniedbywać tej drogi, czyli bezpośredniego zgłaszania tych zastrzeżeń do naszej spółki. Ona jest naszą spółką stuprocentową. Ja jestem reprezentantem właściciela, a nie przełożonym służbowym prezesa czy pracowników ZGK. I oczywiście to przekażę i postaram się wyjaśnić. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że tu akurat łączy nas stosunek cywilnoprawny z dostawcą wody i odbiorcą ścieków i jako klient powinniśmy też bezpośrednio wykonywać działania w tej sprawie. Bardzo o to proszę, dobrze?